nie ma, no. Nie ma. Nie. Jest! Mam Wi-Fi! Siekamy cebulę! Ściskamy czule? Siekamy cebulę. Skąd to Wi-Fi? Z Wektry. Router z Wi-Fi 6 od Wektry wypełni internetem cały dom. Jest Wektra? Jest Wi-Fi. Ty też wypełnij cały swój dom internetem światłowodowym od Wektry. Teraz z HBO Max w prezencie nawet przez 6 miesięcy. Zamów pod 601 601 601. Dwa, jeden i start! I wystartował pierwszy bieg o wschodzie słońca. Ponad 130 zawodników wystartowało w jedynym swego rodzaju wyjątkowym biegu, który odbywa się już cyklicznie w Golubiu Dobrzyniu podczas wschodu słońca po najkrótszej nocy w roku. Tak było właśnie 19 czerwca ubiegłego roku w otoczeniu pięknej scenerii Zamku Golubskiego o godzinie 4:16 rano. Bardzo fajna trasa, urozmaicona i po trawie, i po leśnych duktach, i po asfalcie, i troszkę po piachu, więc no, mamy wszystko. Mamy piękny zamek, mamy wschód słońca, najdłuższy dzień w roku. Czego chcieć więcej? Bardzo mi się podobało i na pewno będę za rok. I będzie okazja, by ponownie wystartować w tym wyjątkowym biegu. Właśnie ruszyły zapisy do tegorocznej trzeciej już edycji biegu o wschodzie słońca w Golubiu Dobrzyniu. Poprzednie edycje pokazały, że rzeczywiście jest to wspaniałe wydarzenie, które jest odbierane bardzo dobrze przez biegaczy. Zapraszam wszystkie biegaczki, wszystkich biegaczy do Golubia Dobrzynia. Obiecuję, że to będzie wspaniała impreza sportowa. Bieg o wschodzie słońca na dystansie 12 km. Trasa będzie przebiegać i ulicami Golubia Dobrzynia, i terenami zalesionymi, parkami, laskami, które też na terenie miasta Golubia Dobrzynia się znajdują. Wszystkie te części trasy biegu są atrakcyjne, ciekawe, a więc, bo dlatego, że urozmaicone. I dla biegaczy biegających po asfalcie, i też dla biegaczy biegających w terenie. W tym roku wprowadziliśmy oprócz biegu indywidualnego na dystansie 12 km inną kategorię, kategorię biegu sztafetowego. Sztafeta będzie liczyła 4 osoby, każdy z uczestników będzie miał do pokonania dystans 3 km. Zapisy i zgłoszenia do biegu na stronie internetowej www.biegowschodzieslońca.pl lub bezpośrednio na stronie ststiming.pl, wybierając w kalendarzu wydarzenie sportowe pod nazwą Bieg o wschodzie słońca. Uwaga, ilość uczestników ograniczona jest do 300 biegaczy. Ponieważ bieg, jak sama nazwa mówi, rozpoczyna się o wschodzie słońca, dla jego uczestników organizatorzy przygotowali miejsca noclegowe i postojowe już dzień przed startem. Dysponujemy miejscami w hotelu na zamku, dysponujemy możliwością rozbicia namiotu na wzgórzach zamkowych. Oczywiście dostępne będą dla uczestników biegu bezpłatne parkingi na terenie zamku w Golubiu Dobrzyniu. Ponadto oferujemy dodatkowo możliwość darmowego noclegu w hali widowiskowo-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji. Szczegółowe informacje na temat rezerwacji noclegów na stronie internetowej biegu www.biegowschodzieslońca.pl oraz na fanpage'u Facebooka Bieg o Wschodzie Słońca. Po zakończonym biegu, oprócz medali i nagród, na uczestników czeka jeszcze jedna niespodzianka. Organizatorzy zapraszają na tzw. śniadanie mistrzów z scenerii Golubskiego Zamku z widokiem na panoramę Golubia Dobrzynia. Bieganie staje się coraz bardziej popularne, bo od dawna wiadomo, że poprawia zdrowie fizyczne i psychiczne. Dlatego ta forma aktywności ruchowej zyskuje coraz większą liczbę zwolenników, którzy liczą na szybkie efekty swoich wysiłków. Bieganie to nie tylko trening dla zapalonych sportowców. Można to robić zupełnie amatorsko i dla przyjemności, zwłaszcza w takich okolicznościach, jakie oferuje bieg o wschodzie słońca w Golubiu Dobrzyniu. Do zobaczenia o 4:16 tu na starcie 18 czerwca w niedzielę w Golubiu Dobrzyniu. Zapraszam. Więc będzie toczyła się walka do ostatnich metrów w Golubiu Dobrzyniu.
sobotę 1 października w sali Teatru Robotniczego przy ulicy Piastowskiej 19A w Bielawie odbyła się gala wręczenia nagród dla najlepszych uczestników 4. konkursu piosenek Eleni po słonecznej stronie życia. Podczas gali wybrani wykonawcy przedstawili swoje interpretacje piosenek artystki. Wysoki jest dobrą i złą, podziwiam obłoki, nim padnie z nich grom i szukam daremnie słów, które wziął wiatr i czego mi jeszcze brak. Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca, gdy dzień mnie dzieli, a noc nas łączy. Troszeczkę ziemi, troszeczkę serca, tego pragniemy, by piękniej żyć. No to jest bardzo miłe, bardzo radosne, wspaniałe i cieszę się, że tak dużo dzieci i młodzieży zgłasza się do tego festiwalu moich piosenek i często też mi mówią o tym, że te piosenki im się podobają. To dla mnie jest duży zaszczyt i ogromna radość, że moje piosenki dostaną takie drugie życie. Czarny fortepian pokrył kurz, bo ci brakuje kilku nut, by zagrać to, co było, co słowa się rozmyło, choć miało istnieć tyle lat. A słońce sobie lśni, jak gdyby nigdy nic. Nie wierzy w szare dni, gorzkie łzy, głupie sny i w miłości, których brak. Czuję się faktycznie jak u siebie, słusznie zauważyłeś. Pozdrawiam Państwa jako ambasador Gursowich. Niezmiennie. Festiwal Eleni, my przede wszystkim w pełnym składzie jury, cieszyliśmy się wcześniej na to spotkanie, ale cieszymy się bardzo, że po dwuletniej przerwie, dobrze liczę, 2019-2022, czyli de facto po 3 latach spotykamy się na żywo z uczestnikami, bo to jednak jest zupełnie inna praca zarówno dla nich, dla tych dzieciaków, dla grup starszych, które biorą udział w festiwalu, de facto w konkursie piosenek czy repertuaru Eleni. Co innego zaśpiewać w domu, powtórzyć sobie 16 razy, wybrać najlepszą wersję, a co innego stanąć na estradzie przed publicznością i zaśpiewać tylko raz przed jurorami. Myślę, że to też inny poziom stresu, ale też inny poziom zaangażowania tych młodych ludzi, którzy pojawiają się na estradzie. Poziom, myślę, wysoki. Zgłoszeń było kilkadziesiąt. Wybraliśmy, myślę, najlepiej jak potrafiliśmy, bardzo szczerze, serdecznie, z takim sercem na dłoni, z podejściem do wszystkich uczestników, szczególnie do tych grup najmłodszych dzieci, które bardzo pięknie się zaprezentowały i też staramy się zachęcać nie tylko poprzez wręczanie nagród, no bo wybieramy jednak, to jest konkurs, więc musi być pierwsze, drugie, trzecie miejsce, ale też staramy się przyznać najwięcej wyróżnień, jeśli to jest tylko zasadne, po to, żeby dzieciaki, ale także opiekunów, rodziców, trenerów wokalnych zmobilizować do pracy z tymi utalentowanymi dzieciakami. Chyba najgorzej, jeśli mogę powiedzieć najgorzej, ale też nie znaczy, że tragicznie, ale najgorzej wypadła grupa najstarsza, bym powiedział, w tym roku, jeśli chodzi o obsadę, no ale tam też znalazła się osoba, którą z pewnością przedstawicie, która zajęła pierwsze miejsce, myślę, w pełni zasłużenie. Jeśli chcesz, bądź zdrów, wahasz się, uczyń choćby jeden gest bez słów. Jeśli chcesz, bądźmy zawsze razem tu, czy to nie tonie, nikt stracony. Eleni od wielu lat honorowy obywatel Bielawy, natomiast potencjał w mojej ocenie był niewykorzystany i na początku tej kadencji tak się, można powiedzieć, przypadkowo zdarzyło, że Eleni nagrywała program o samej sobie, przyjechała z telewizją publiczną.
No mieliśmy okazję spotkać się w rynku, wręczyłem jej kwiaty, no i zapytałem, czy podjęłaby takie wyzwanie, żeby odświeżyć jej twórczość, zorganizować Bielawie Festiwal. Jak najbardziej się zgodziła, no i od 4 lat mamy to święto muzyki greckiej, muzyki polskiej, muzyki przede wszystkim Eleni. Bardzo mało samorządów myśli w ten sposób. Na przykład, no dla mnie ta sytuacja z Arturem Rojkiem, który wymyślił festiwal w Mysłowicach, a potem tam jacyś radni nie chcieli na to tego finansować i Katowice od razu powiedziały, zapraszamy panie Rojek do nas, no bo przecież to jest bez sensu coś takiego stracić. Fantastycznie, że tutaj i burmistrz, i ośrodek kultury wpadli na ten pomysł, bo no bo nie macie przecież tutaj nikogo bardziej znanego, kto żyje, bo to jest też ważne, bo to jest łatwo zrobić festiwal ku pamięci, ale właśnie to jest świetne, że tu jest Eleni, bo to jest największym skarbem dla tych młodych ludzi, że poza tym Eleni jest taką osobą też niezwykle miłą, serdeczną i empatyczną. Ona zawsze przygotowuje prezenty dla młodych ludzi. Wszyscy dostali od niej prezenty. Każdy uczestnik. To się nie zdarza, naprawdę. Także pomysł jest świetny, promocyjnie. Cieszę się, że młodzi ludzie poszukują, drążą, że już wychodzą poza te hity Eleni. I nawet na omówieniu rozmawialiśmy, że świetnie, że sięgają po piosenki. Nawet jeden wykonawca sięgnął po piosenkę z najnowszej płyty Eleni. I to jest bardzo wartościowe. Jestem pod dużym wrażeniem, że dzieci i młodzież naprawdę realizując swoje marzenia, starają się rozwijać się i edukować. I myślę, że poziom był bardzo fajny, bardzo wyrównany, ale były tam perełeczki. Bardzo się cieszyłam, że usłyszałam też bardzo dużo starych piosenek sprzed może 40 lat. Także sama byłam zaskoczona, że ktoś sięgnął pod taki repertuar. Muzyka nigdy się nie starzeje. I tak właśnie jest z piosenkami Eleni. To są po prostu bardzo dobre rzeczy, które po prostu się nie starzeją, są zawsze aktualne. Jest cicha przystań na tym świecie, zaklęta w kolorowym śnie. Ty się uśmiecha barwny kwiecie, i gdzie maj wianki plecie. Przystań na tym świecie, to się najprościej ten sien wywie. Ja wiem, że ją znajdziecie i już wam nigdy nie będzie źle. Jest w naszych sercach przecież. My jako jury bardzo czekamy i to jest też apel taki na rok przyszły i lata następne. Bardzo czekamy na takie zgłoszenia, które pokazują nową interpretację piosenek Eleni. Zresztą ona sama, z tego co się zorientowałem, czeka na to, by zostać zaskoczoną. My też czekamy na te zaskoczenia. W tym roku to zdarzyło się kilka razy, choć jak powiedziałem wcześniej, jednak w swej podstawie, szczególnie w grupach młodszych, też trudno oczekiwać, żeby było inaczej. Wszyscy śpiewają w sposób klasyczny, właściwy, taki starający się oddać ducha pierwotnego wykonania Eleni. Muzyka.
jest mój drugi raz. Ostatnim razem, jak była wersja online, występowałam również, śpiewałam Nie można żyć bez światła. Teraz śpiewam piosenkę Muzyka Twoje imię ma. Wszyscy śpiewają to, co chcą, to, co im leży na sercu, to, czego pragną, słuchają tego. Ja przerobiłam właśnie tą piosenkę na swój styl i bardzo mi się ona podoba. Właśnie w takim stylu, jaką ją zrobiłam. Tak samo jak pani zaśpiewała i jak ona ją wykonała, napisała. Też jest przepiękna. Przez ile mąż lecieć ma? Z repertuarem Eleni już spotykałem się, ale pierwszy raz śpiewałem piosenkę Eleni na dużej scenie. Te piosenki mają inny klimat i czasami fajnie sobie posłuchać. Inaczej jest słuchać takie piosenki polskich wokalistów, a inne takich greckie piosenki, greckie melodie. To jest coś innego i po prostu fajnie się odprężyć i zmienić czasami. To, czego się słucha. A trochę stresu było, jak prezentowałeś utwory Eleni przed nią samą? Przed występem towarzyszył mi trochę stres, ale wychodząc na scenę już kompletnie minął, czułem się jak w domu i bardzo lubię być na scenie, więc już stres praktycznie zleciał. Dwoje było nas pośród życia dług. Świat był pełen łask, a wiódł nas Bóg. To był piękny czas, los dał co mógł. Pogodny dom, bliską dłoń. Dziecka śmiech, radosne dnie. Gdzie są tamte dni, kolorowe tak? Co zostało z nich, gdzie jest ten świat? No, było kilka bardzo interesujących propozycji, naprawdę utalentowanych dzieciaków. Poziom jest zawsze jakby podobny, zawsze są produkcje bardzo dobre, bardzo udane i czasem troszeczkę takie, nad którymi jeszcze trzeba popracować. Także to jest jakby stały taki poziom, bym powiedziała. No i ten repertuar wspaniały, słusznie podtrzymujemy pamięć o tym repertuarze, bo to piękne, piękne melodie, piękne teksty. Bardzo się cieszę, że młodzi ludzie po to sięgają i kontynuują te tradycje. Najważniejsze są piosenki i repertuar, który młodzi ludzie biorą na warsztat i te piosenki są ponadczasowe. Ja muszę powiedzieć, że bardzo istotni są twórcy, bo naprawdę wspaniali kompozytorzy, autorzy pisali dla Eleni. Wojciech Trzciński, Jarosław Kukulski, teksty pisał Andrzej Kuryło. No, naprawdę to jest historia polskiej muzyki rozrywkowej, więc dzięki temu, że repertuar jest ponadczasowy, no to młodzi ludzie śpiewają o tych sprawach, które są w utworach zawarte, więc i bardzo młode dzieciaki, i już taka dorosła młodzież znajduje zawsze coś dla siebie. Cześć Eleni jest taka bardzo radosna, energetyczna, słoneczna. Zresztą tytuł festiwalu Po słonecznej stronie życia, tytuł z pierwszego albumu naszej artystki. Twórczość jest właśnie taka pozytywna, stąd też śpiewanie ich na pewno daje dodatkową frajdę. Każdy, kto chce się zmierzyć z twórczością Eleni,
ma szansę przyjeżdżać do Bielawy i tutaj pod okiem i uchem bacznych jurorów, a mamy bardzo zacne grono jurorskie, bo przypomnę, że jest to pani doktor habilitowana Joanna Chorodko, która specjalizuje się właśnie w emisji dźwięków, wokalu, sama jest też artystką estradową, więc jej uwagi, czy krytyczne, czy pozytywne, są bardzo cenne. Jest sama Eleni, przecież to jakby gwiazda estrady, no, krajowej wręcz. Jest Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Piosenki Opolskiej, też artysta sceniczny. No i dodatkowo Artur Orzech, dziennikarz, muzykolog, konferansjer wielu festiwali w Opolu, w Sopocie, więc ikona też, jakby też konferansjer Szansy na Sukces. Więc naprawdę tutaj też przyjeżdżają dzieci po to, żeby usłyszeć oceny, niekoniecznie tylko pozytywne, na temat swoich wykonów.